czołową rolę w działalności Kościoła, tak w stosunkach wewnętrznych, jak i na zewnątrz, odgrywa kadra kaznodziejska, czyli duchowni. To oni w dużym stopniu decydują o rozwoju i misji Kościoła. I to od właściwego przygotowania i edukacji duchownych zależy też w dużym stopniu, w jaki sposób ta misja będzie się rozwijała. Dlatego władze Kościoła w 1926 roku po raz pierwszy powołały własne polskie seminarium duchowne. Jego pierwszą siedzibą była Warszawa, a już w roku 1927 Bielsko-Biała. Początkowo seminarium nosiło nazwę Ognisko Młodzieży Adwent. Wynikało to z faktu, że Kościół nie posiadał wówczas osobowości prawnej, co w znacznym stopniu przyczyniało się do jego utrudnionej działalności publicznej. Na ścieżkach naszych poszukiwań edukacji adwentystycznej trafiamy dzisiaj do Krakowa, bo to właśnie tutaj, w tym budynku, w 1947 roku, tuż po II wojnie światowej, miał miejsce pierwszy rok seminaryjny. Tu była jego inauguracja. Na ówczesnego dyrektora seminarium powołano Michała Kryckiego, Amerykanina ukraińskiego pochodzenia, delegowanego przez Generalną Konferencję. Niestety, już 3 miesiące po rozpoczęciu przez niego działalności, na skutek interwencji władz komunistycznych, został on odwołany ze swojego stanowiska i otrzymał nakaz natychmiastowego opuszczenia Polski. Jego miejsce zajął długoletni nauczyciel tej szkoły, Andrzej Maszczak. Stąd też po 2 latach działalności seminarium zostało ponownie przeniesione do Bielska-Białej. Wówczas było ono siedzibą sierocińca dla dzieci, ofiar II wojny światowej. Na terenie Krakowa istnieją punkty konsultacyjne Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej. Prężnie działa do dziś Instytut Promocji Zdrowia przy ulicy Świętej Anny. Oto jesteśmy właśnie przy tym budynku. Gośćmi naszego dzisiejszego spotkania w Krakowie są absolwenci Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej. Są dzisiaj razem z nami Marysia Czop-Jaworska, Darek Lazar i Mariusz Sobkowiak. Kochani, witam Was w Krakowie, w tym historycznym miejscu, gdzie przecież długo toczyła się historia Kościoła i miała tu też miejsce historia seminarium duchownego. Mam takie pytanie, ono zawsze pojawia się w momentach, kiedy mówimy o seminarium. Powiedzcie mi, co spowodowało, że podjęliście decyzję, aby rozpocząć naukę w seminarium duchownym? Porozmawiajmy, pochodźmy trochę o tym. Ja w zasadzie po chrzcie byłem przekonany, że Bóg chce, żebym służył dla Niego. I już gdzieś tam w głowie pojawiała mi się ta myśl, żeby pójść do seminarium. Natomiast takim jednym z bodźców był pewien pastor, który służył wtedy na terenie Wisły, który przemawiał takim donośnym, gromkim głosem, pastor Pilch. I widząc jego służbę, co prawda no nie znałem go wtedy jeszcze jakoś wyjątkowo dobrze, też było to dla mnie taką inspiracją, by służyć podobnie. I stąd znalazłem się w seminarium. To wydaje się zrozumiałe, jeśli chodzi o mężczyznę, ale ciekaw jestem, Marysiu, co ciebie skłoniło do tego wyboru. No tak, to jest taka dość nietypowa historia, chociaż może i bardzo typowa w dzisiejszych czasach. Ja po prostu po skończeniu liceum ogólnokształcącego nie za bardzo wiedziałam, co mam ze sobą zrobić. To było tak, że no nie miałam pomysłu na studia, nie miałam pomysłu na dalszy ciąg mojego życia. I ktoś wspomniał mi po prostu, że istnieje coś takiego jak seminarium, Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna. Pomyślałam od razu, że to absolutnie nie dla mnie, więc stwierdziłam, że po prostu poproszę Pana Boga, żeby dał mi jakiś znak. To była bardzo konkretna rzecz, którą oczekiwałam od Pana Boga i dostałam ten znak i poszłam. I mało tego, bardzo konkretnie wiedziałam, że mam iść na kierunek ten pastoralny. I nawet jak przyjechałam już do seminarium, pamiętam, poszłam zapłacić, tam była jakaś opłata na początek. I osoba, która przyjmowała ode mnie te pieniądze, przez pół godziny starała się mnie przekonać, że ja powinnam jednak iść na instytut katechetyczny, no bo co ja będę robić po pastoralnym, a ja uparcie trwałam przy tym, bo wiedziałam, że tak mi Pan powiedział. Pięknie, pięknie. Ciekawie się zaczyna. Mariusz, a co było w Twoim przypadku powodem do takiej decyzji? Ja byłem świeżo nawróconym adwentystą, a wiadomo, że świeżo nawrócony adwentysta ma jedno pragnienie, największe pragnienie, jak naj,
najczęściej, jak najlepiej, najdoskonalej opowiadać o Jezusie. No i seminarium, ówczesne seminarium duchowne, no jak gdyby wychodziło naprzeciw tej potrzebie, raz, że jeszcze głębszego osobistego poznania Jezusa, no ale też i zdobycia wiedzy koniecznej do tego, aby móc dzielić się Ewangelią z drugim człowiekiem. Rozumiem, czyli chciałeś być takim lepszym narzędziem, tu czyjaś inspiracja drugiego człowieka, tu znak z góry. Słuchajcie, to są takie przełomy, w zasadzie niemal w każdej dziedzinie życia pojawiają się jakieś przełomy. Czy podczas waszej nauki w seminarium pojawiały się jakieś przełomy, jakieś kryzysy, sytuacje, w których musieliście podjąć jakąś życiową decyzję? Coś, co potem zaważyło na waszych dalszych wyborach? Jestem szalenie ciekaw właśnie takich rzeczy. Było coś takiego? Przełomy, jakieś zdarzenia? No w sumie teraz, jak o tym myślę, to właśnie w seminarium podjęłam decyzję o tym, że rezygnuję z kolarstwa. A to było moją pasją i moim życiem przez 12 lat i to był trudny czas, ale tam tak jakby zobaczyłam, że ja chcę robić coś więcej, że nie chcę poświęcić całego mojego życia tylko na sport, ale chciałabym jeszcze coś duchowego, coś w jakiś sposób służyć Bogu, chociaż nie wiedziałam wtedy jeszcze, jak to robić. Nie miałam konkretnego pomysłu, ale wiedziałam, że chcę czegoś więcej niż tylko sport w życiu. Czy wasze doświadczenia są w jakimś sensie podobne do doświadczeń Marii, czy o innych kryzysach możemy jeszcze porozmawiać, o innych przełomach, może jakichś bardzo uczuciowych, osobistych? To znaczy, może nie tyle chodziłoby tutaj o kryzys, bo w zasadzie wraz z rozpoczęciem nauki też rozpocząłem służbę w kościele, a zatem nauka nie wpłynęła może na podjęcie tej decyzji, bo ona już wcześniej była podjęta. No ale w trakcie nauki wstąpiłem w związek małżeński. Co prawda nie z uczennicą seminarium, z Małgorzatą, która należała do zboru, w którym również i ja stawiałem pierwsze kroki. No ale ta decyzja spowodowała, że moja nauka przesunęła się o rok w czasie. Tak więc nie 3 lata, tylko 4 lata trwała nauka, no ale to myślę takie pozytywne przedłużenie. Bardzo miła sytuacja. A ty, Darku, miałeś takie sytuacje podobne? Ja z kolei miałem kryzys i to dość taki głęboki, bo biorąc pod uwagę służbę kaznodziejską, jednym z fundamentów tej służby jest mówienie kazań. A u nas na studiach przez pierwszy rok nie można było mówić kazań w ogóle. Dopiero na drugim roku taka możliwość była nam udostępniona i pamiętam to oczekiwanie na pierwsze kazanie, miałem jechać do Mszczonowa. Jeszcze tam były różne trudności z dotarciem na miejsce, to już nie jest istotne, ale miałem to kazanie, usługiwanie, po którym miałem nadzieję, że będzie wspaniale. Okazało się, że była to totalna klapa. Sam byłem tym rozczarowany. Mało tego, był tam jeden z pastorów na tym kazaniu, który słuchał. Ocenił też później moje wystąpienie. Nie była to może najlepsza ocena. I po tym całym nabożeństwie, po sobocie, podjąłem taką decyzję, że już nigdy nie będę mówił kazań. No a to wiąże się z tym, że nie będę kaznodzieją. I to był dla mnie duży kryzys. Natomiast on minął na szczęście, bo dzisiaj już kaznodzieją jestem. I to mówi niezły kaznodzieja, moi drodzy. Tego pewnie nie. To ja może jeszcze coś dodam, dobrze, bo tak teraz mi się przypomniało. Ja pamiętam, jak po drugim roku studiów zadzwoniła do mnie moja siostra ze Stanów, bo ja wcześniej chodziłam do szkoły w Stanach. I ona mi kiedyś powiedziała, że jak będzie taka możliwość, to może załatwi mi sponsorów na studia. Pamiętam, że po drugim roku zadzwoniła do mnie i mówi: mam dla ciebie sponsorów, możesz przyjeżdżać i studiować na Southern, chyba to wtedy było. Czyli takim naprawdę fajnym, adwentystycznym uniwersytecie. Ale ja pamiętam, że wtedy, tak jak rozmawiałam z nią przez telefon, to tylko taka jedna myśl mi przyszła do głowy, że skoro zaczęłam studiować tam, to ja muszę te studia skończyć. I ja jej powiedziałam, to ja przyjadę za rok, natomiast po tym roku się okazało, że no niestety już nie ma tej możliwości studiowania, więc to taka dość mocny zwrot w moim życiu, aczkolwiek no ja absolutnie tego nie żałuję. Ale to był taki moment, gdzie postanowiłam po prostu pozostać wierna temu, co Bóg mi ewidentnie pokazał. Tak, a co mogło być, to się w niebie dowie. Dziękuję bardzo. Te momenty nas jakby utwierdzają w Bożym prowadzeniu i również w takich decyzjach, jaką było podjęcie nauki w seminarium. Mówi się, że nie ma szkoły bez nauczycieli. I to prawda. Czy w waszych kontaktach z nauczycielami
pojawiały się persony, pojawiały się osoby, jakieś indywidua pośród kadry nauczycielskiej, które wywarły wpływ na wasz sposób myślenia, na waszą duchowość, na waszą przyszłą w pracę, które was pozytywnie inspirowały. Czy był ktoś taki, kogo warto przytoczyć, przypomnieć? Na pewno wszyscy nauczyciele, którzy w tamtym czasie, czy wykładowcy uczyli, czy wykładali seminarium, to byli wspaniali wykładowcy. I brat Julian Hatała, i Piotr Pilich, i Władysław Kosowski. Wspaniali nauczyciele, pedagodzy, ale osobą, która przynajmniej na mnie osobiście wywarła największe wrażenie, to był Henryk Patriarcha. A to dlatego, że oprócz wiedzy takiej typowo biblijnej czy teologicznej, no, był człowiekiem, który miał niesamowity zasób wiedzy w zasadzie w każdej dziedzinie. Nie było chyba takiego tematu, takiej dziedziny, w której no, nie potrafiłby zabrać głosu i wypowiedzieć się kompetentnie oczywiście. Czyli Henryk Patriarcha, oczywiście. Jedna osoba. Jeszcze ktoś był taki? No tak. Aha. Jeśli mogę znowu. Za moich czasów było kilku nauczycieli, którzy byli naprawdę niesamowici, ale jedna osoba w sumie taka, która największe wrażenie na mnie wywarła i wiem, że ukształtowała mój sposób myślenia. W ogóle całkowicie go zmieniła, przekształtowała, to był Ryszard Jarocki. Wszyscy go pamiętamy bardzo dobrze. Ja z wielką przyjemnością tak chodziłam na, po prostu czekałam na każde jego zajęcia. Czy to była historia Starego Testamentu, czy to była historia Kościoła, ja po prostu nie mogłam się doczekać. I jeszcze mieliśmy takie szczęście, że za naszych czasów, wtedy akurat, przyjechał Leon Maszczak. Nie był przez cały czas, natomiast mieliśmy z nim zajęcia z egzegezy. Język hebrajski i to też było niesamowicie inspirujące. W ogóle inaczej zaczęłam patrzeć na Biblię. Dziękuję Ci, Marysiu. A więc mamy już trzy postacie. Leon Maszczak, Henryk Patriarcha i Ryszard Jarocki. Darku, miałeś kogoś takiego? Ja raczej nie. To znaczy dla mnie raczej bym powiedział, że inspirujące były tematy, które przedstawiali różni wykładowcy, niż być może jedna jakaś osoba. Aczkolwiek no, były osoby, które mimo wszystko wywierały wpływ na wszystkich studentów i w moim przypadku również było kilka takich osób, ale raczej no właśnie traktuję to jako coś, co było związane z tematami, które przedstawiali, niż z samymi osobami. Dobrze. Myślę, że warto również powiedzieć o tym, tak osobiście, co tak naprawdę dała wam nauka w seminarium? W jaki sposób to się potem przełożyło na wasze życie? Czy to się w ogóle przekłada na życie? Bo teologia jest dość abstrakcyjną dziedziną humanistyczną i pytanie, w jaki sposób możemy ją przetransponować na praktykę życia? Ktoś tak z boku mógłby popatrzeć i ocenić tę rzecz. Jak to się przekłada na co dzień? Marysiu, u ciebie kobiety i pewnie nie pracującej jako pani pastorka. No nie, zdecydowanie nie, aczkolwiek ja jestem Bogu bardzo wdzięczna za to, że tam byłam i bardzo często widzę, jak jest mi to potrzebne, bo ja akurat pracuję teraz. Tak się stało, że pracujemy z młodzieżą, prowadzimy obozy młodzieżowe i to, że ja dobrze znam Pismo Święte, znam narzędzia, jak interpretować je, jak nie popadać w jakieś różne skrajności, to jest bardzo cenne. Kontakt z młodzieżą poparty solidną wiedzą teologiczną. Dokładnie tak, no przecież nasz Kościół to nie jest tylko Jezus Ciebie kocha, tak. Tylko to jest konkretne poselstwo, które jest biblijne. Jezus, który wymaga, który uczy, który kształtuje nas. A Mariusz, u Ciebie jak to się przełożyło na praktykę życia? Znaczy, jeżeli chcemy teologię traktować jako pewną teorię, taką oderwaną od życia, no to wtedy może ona męczyć. Ale jeżeli teologię traktujemy jako głębsze poznanie osoby, którą bardzo kocham, czyli osoby Boga, no to wtedy jest to coś wspaniałego. Jest to takie życiowe doświadczenie, niekończące się doświadczenie, bo z każdym przecież dniem, rokiem coraz bardziej Go poznaję. No i moje życie jest coraz takie pełniejsze, radośniejsze, szczęśliwsze. I o to chyba chodzi. Darku, u Ciebie podobnie tak też to wygląda? W moim przypadku są takie trzy rzeczy, które myślę, że warto podkreślić. Przede wszystkim jestem kaznodzieją, więc mogę nim być i mogę pełnić tę służbę tylko dlatego, że skończyłem studia w Podkowie Leśnej. Natomiast studia dały mi też wielu przyjaciół i to bardzo dobrych przyjaciół. Takich, którzy do dzisiaj gdzieś tam stoją przy mnie, kiedy tylko są potrzebni, zawsze mogę z nimi porozmawiać. Ale jest też trzecia, no już nie wiem czy rzecz, ale trzecia sprawa, którą warto by poruszyć. Tam poznałem moją żonę, Honoratkę.
a więc no, jest to coś, co wyjątkowo ukształtowało moje życie na ten dzisiejszy dzień. Powiem wam, to już kolejny przypadek, w którym ktoś poznaje swoją drugą szczęśliwą połowę, że tak powiem. Seminarium łączy nas nie tylko z Bogiem, łączy nas z ludźmi. Ale może teraz zmieńmy klimat na króciutko jeszcze. Czy pamiętacie jakieś zabawne zdarzenie? Coś, co warto przypomnieć, coś, co mile się wspomina, a co było na tyle ciekawe, że o tym również warto powiedzieć tym, którzy nas będą oglądać. No ja nie wiem, znaczy to wydarzenie, o którym chcę powiedzieć, to nie każdy mile wspomina, aczkolwiek pamiętam, że studenci lubili robić różne żarty i pewnego dnia, kiedy spadło dość dużo śniegu, postanowili zamurować śniegiem drzwi głównemu administratorowi tam. Wiem, że to było bardzo zabawne, jak wszyscy inni patrzyli z okien i czekali, kiedy tylko on się obudzi i spróbuje z tych drzwi wyjść. No to było bardzo śmieszne, aczkolwiek no, dla tej osoby nie było to. Wybaczył? Myślę, że tak. To najważniejsze. Mariusz, miałeś jakieś takie podobne doświadczenia? Tak, pamiętam takie jedno, ponieważ uczyliśmy się razem z moim przyjacielem systemem zaocznym, tak więc trzeba było raz w miesiącu udawać się na konsultacje. Pewnego razu przybyliśmy, nie wiem jak to się stało, w każdym razie chyba to był ostatni kurs kolejki WKD, dojeżdżający do Podkowy. No, gdy jechaliśmy, zdawaliśmy sobie sprawę, że na pewno wszystko będzie zamknięte. To nie był czas, kiedy były telefony komórkowe, aby móc kogokolwiek uprzedzić, że przyjedziemy w nocy. No ale oczywiście jechaliśmy i zastanawialiśmy się, co teraz zrobimy. Przypomnieliśmy sobie, że w bursie jest nasz znajomy kolega Grzegorz Czpil. Tak więc pozostało tylko przeskoczyć przez bramę, oczywiście to zrobiliśmy, no i zapukaliśmy do okna, ponieważ na parterze był jego pokój, no czy nas nie przenocuje. No, wyraził zgodę, no i tak przez te parę godzin do rana na dwóch fotelach żeśmy jakoś, jak to się mówi, przekimali. To się pamięta całe życie. Dwa fotele, zamurowane drzwi śniegiem i tym podobne rzeczy. Słuchajcie, ja myślę, że na koniec naszej rozmowy, bardzo miłej, takiej nawiązującej do naszych gdzieś tam fajnych życiowych wspomnień, warto przekazać parę słów tym, którzy stoją przed decyzją podjęcia nauki w seminarium, którzy zastanawiają się, na ile ta decyzja będzie im potrzebna. Gdybyście mieli powiedzieć w dwóch zdaniach, co warto polecić w seminarium? Dlaczego warto udać się do seminarium? Co powiedzielibyście tak na krótko, tak króciutko takim osobom? Co daje wam, co daje w ogóle nauka w seminarium? Mówiąc tak zupełnie otwarcie, to czas mojego studiowania nie przypadł być może na najlepszy okres dla szkoły. Było bardzo dużo trudności, o których może nie warto tutaj mówić, ale niezależnie od nich wszystkich, gdybym miał dzisiaj podjąć decyzję, czy jeszcze raz pójść na te studia, podjąłbym dokładnie taką samą decyzję. Właśnie dlatego, że biorąc pod uwagę dzisiaj tendencje świata, i nie tylko świata, też kościoła, ludzie często wybierają drogę zupełnie taką materialistyczną, szukają zysku dla siebie. A przecież służba dla Pana, jak już tutaj Mariusz powiedział wcześniej, jest tym, co powinno być priorytetem i szkoła umożliwia tę służbę. Umożliwia, w zasadzie otwiera drzwi do takiego innego życia. A ja bym podjął jeszcze raz tę samą decyzję. Dziękuję bardzo. Długo nas zachęcałeś, ale sentencja jest taka. To jest zawsze coś nowego. To jest zawsze coś, do czego możemy wracać w życiu. Marysiu, a ty? To jest taki czas, w którym można utwierdzić się w tym, w co wierzymy. Ja po tych studiach robiłam jeszcze jedne studia. Robiłam 5-letnie studia magisterskie. I to, co ja się tam nauczyłam, to, czego się tam nauczyłam, pomogło mi nie wejść w jakieś różne manowce filozoficzne, czy tam teorie, z którymi potem spotkałam się na studiach. To naprawdę było, ja czułam się tak ugruntowana, nie było tak łatwo mnie gdzieś tam na różne strony sprowadzić. Świetnie. Mariuszu, i ty jako podwójny absolwent Instytutu Pastoralnego i Instytutu Promocji Zdrowia, który połączył jakby te dwa kierunki w swoim życiu, co ty byś przekazał
młodym uczestnikom, przyszłym adeptom czy przyszłym seminarzystom, zachęcając młodych ludzi do nauki w seminarium? Biblia zachęca każdego człowieka, mówi: spróbujcie, jak dobry jest Pan. I myślę, że czy to seminarium, czy to promocja zdrowia, czy jakikolwiek inny kierunek, on sprawia, że jeżeli tylko człowiek włoży w to serce, zaangażuje się, to będzie to coś więcej tylko niż pewne stopnie i zaliczenia. To będzie osobiste doświadczenie tego człowieka, którego na pewno nie pożałuje. A jako taki bonus, no to są te wszystkie umiejętności, które mamy, które możemy później wykorzystywać, czy to jeśli chodzi o promocję zdrowia, bo przecież zdrowie to jest tym prawą ręką poselstwa adwentowego, czy teologia, czy cokolwiek innego, oczywiście ku Bożej chwale. Tak więc warto i jeszcze raz warto. Dziękuję Wam, kochani. Tym sposobem przekonaliśmy się, że wybór podjęcia nauki w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej jest jednym z ciekawszych, może najlepszych, a może najwartościowszych wyborów w życiu młodych ludzi. Do czego Was starali się zachęcać? Marysia, Darek i Mariusz. Dziękuję Wam bardzo i serdecznie pozdrawiamy naszych widzów.